Nasz niewidzialny prezydent na chwilę zdjął czapkę niewidkę, żeby zaprzysiąc nowego ministra edukacji. I co mu powiedział? Panie Czarnek, pana jedyną misją i odpowiedzialnością jest dzisiaj przeprowadzić bezpiecznie polską szkołę przez falę pandemii. Uratować życie i zdrowie i rozwój osobisty polskich uczniów i nauczycieli. Słyszeliśmy coś takiego? A skąd? Słyszeliśmy za to, że pan prezydent polecił zmienić podstawy programowe. Że ujął się za naukowcami rzekomo ciemiężonymi z tego powodu, że ośmielają się nie mieć lewicowo-liberalnych poglądów. Jaka jest pierwsza decyzja ministra Czarnka, o której się dowiadujemy? Ta, że łapie za notes, za telefon, obdzwania dyrektorów szkół i pyta, w czym jeszcze rząd może im dzisiaj pomóc? A skąd ta, że wylewa z pracy urzędniczkę odpowiedzialną za podręczniki i za podstawy programowe właśnie? Ta władza marnuje nie tylko nasze pieniądze. Oni są mistrzami świata w marnowaniu naszego czasu. Dzisiaj na gwałt stawiają szpitale polowe, szukają medyków po całym świecie, dokupują leki. Gdzie byli w lipcu, sierpniu i wrześniu? Kiedy jaśnie państwo rozjechało się na urlopy albo było zajęte wmawianiem nam, że koronawirus ukląkł przed wszechwładzą Jarosława, przed czarem Andrzeja, przed hektolitrami wody wylewającymi się z ust złotoustego Mateusza. To wtedy trzeba było zabezpieczać miejsca szpitalne. To wtedy trzeba było szykować polską szkołę na nauczanie zdalne, gospodarkę na wertepy, które miały nadejść. Ale co oni wtedy robili? Oni zabezpieczali siebie i swój interes polityczny przed Zbigniewem Ziobro, negocjowali tygodniami miejsce przy korytku, opowiadali debilizmy o LGBT albo o tym, że wypłaszczy się w październiku. Wypłaszcza się, ale w pionie. To wtedy rząd powinien przygotowywać nas już psychicznie na trudną jesień. Wtedy rozbrajać opór tych, którzy dzisiaj mówią, nie będziemy się stosować, bo przed chwilą mówiliście, że przecież wszystko jest w porządku. Tak się jednak złożyło, że to w ich rękach została złożona przez wybory odpowiedzialność za nasze życie i zdrowie. I dzisiaj w interesie każdego Polaka jest to, żeby rządowi udało się, a nie udało z epidemią. A później rozliczenie go z każdej złotówki wydaną na Sasinadę, z każdej minuty naszego lęku, naszego zmarnowanego życia.